Cześć. Dzisiejsze zoomowisko będzie miało trochę nietypowy charakter, nawet jak na nietypowe rozwiązania. No ale o tym przekonacie się chwilę później. Przed Wami znajome klamoty, które udało mi się znaleźć w zeszłym tygodniu, mianowicie rower, który kupiłem za 50 zł oraz napęd do kosy spalinowej. W zasadzie to całą niekompletną kosę, która kosztowała 10 zł i zachęcony Waszymi komentarzami postanowiłem jednak to zintegrować. Jednakże mam taki pomysł, aby zrobić to w taki sposób, aby rower nadal był funkcjonalnym rowerem, czyli aby mechanizmy, które będą służyły do przeniesienia napędu z silnika do roweru, do koła od roweru, aby nie powodowały dodatkowych oporów, no, które by dyskwalifikowały później użycie roweru w momencie, kiedy chcemy gdzieś przejechać w miejscu, gdzie no, nie możemy pierdzieć silnikiem spalinowym. No, nie jest to takie proste zadanie, aczkolwiek bardzo zachęcił mnie film jednego z widzów, niku nie pamiętam, na którym to widać, jak bodajże ktoś chyba montuje do roweru kit, który składa się m.in. z silnika czterosuwowego. Tam występuje bardzo prosty patent na przeniesienie napędu z silnika bezpośrednio na koło za pomocą rolki. I jest to świetne rozwiązanie, ponieważ eliminuje wiele różnych problemów. Czy to ze zwiększoną masą, czy z jakąś tam dziwną konstrukcją, która musi być odpowiednio sztywna, jeżeli chcemy zastosować łańcuch. Nie ma potrzeby, żeby stosować przekładnie z pocket bike'a, bo tutaj już koło, małe koło, które będzie bezpośrednio połączone z osią wału silnika kosy spalinowej, ono będzie przenosiło napęd bezpośrednio na oponę. No i też tam jest fajny patent, który podpatrzyłem, czyli że można rozłączyć, czyli rozprzęglić tą rolkę z kołem od roweru za pomocą prostej regulacji. No i w ten sposób rower nie ma żadnych oporów. No jedyny pozostaje balast w postaci silnika. Jestem zachwycony tym, jak tamta konstrukcja zachowuje się z silnikiem czterosuwowym i docelowo chciałbym taki napęd zrobić z silnikiem czterosuwowym. Nawet znalazłem jeden taki dosyć ciekawy silnik, no ale niestety cena. Taki silnik, w zasadzie kosa nowa, kosztuje 700 z silnikiem czterosuwowym i to nie jakaś tam markowa super, no taki trochę lepszy Chińczyk. Natomiast jeżeli chciałem zakupić w tym punkcie, w którym znalazłem tą kosę, sam silnik, no to raptem 100 mniej. No to tam odpadają jakieś drobniaki na przekładnie, jakieś tam duperelki. No zobaczymy. No najpierw chciałbym przetestować to rozwiązanie bazując na silniku, który kupiłem za dychę. Natomiast brakuje mi jakichś elementów, no bo tutaj do sprzęgła odśrodkowego należałoby znaleźć jakiś element, który byłby w miarę typowym elementem, który pozwoliłby przenieść siłę bezpośrednio na oponę. Zatem w tym celu udam się dzisiaj na jakiś drobny złom lokalny, jeden czy też drugi, spróbuję znaleźć coś tam takiego. Byłem już na złomie przemysłowym i coś tam udało mi się znaleźć, także później Wam pokażę. No ale tutaj mam jeszcze jedno zjawisko, no i też chciałem się Was zapytać, czy doświadczyliście coś takiego, bo u mnie to się zdarza pierwszy raz. Mianowicie kilka lat już kupuję różne klamoty na AliExpress i nigdy nie było problemów, ale ostatnio, dosłownie kilka dni temu, dotarła do mnie przesyłka pomyłkowa. Co? Z czym jest? Sztyca od roweru amortyzowana od jakiegoś górala, jakaś taka lepsza, jednakże nie kupowałem tego. Jest to przesyłka, która jest no, przesyłana przez różnych pośredników, czyli ostatnim takim miejscem docelowym, gdzie został nadany polski numer przesyłki, to są komorniki pod Poznaniem, bo tam różne wysyłki z Azji gdzieś tam po prostu zostają przepakowywane i zmienia się przewoźnik. Natomiast po tym numerze nie jestem w stanie dotrzeć, od kogo jest to przesyłka. Zamawiałem 3 różne rzeczy, które do mnie nie dotarły. Żadna jeszcze nie jest odhaczona jako ta, która niby miałaby do mnie dotrzeć, więc nie wiem po prostu, co to jest. No i z drugiej strony nie wiem, ile ta sztyca kosztowała, bo zamawiałem jedną rzecz za 18 zł, drugą tam za 25, a trzecią za 57. Nawet nie mam pojęcia, co to jest warte. No ale z drugiej strony, jeżeli nie udałoby mi się zlokalizować, czy też nawet jej zwrócić, no i musiałbym zaakceptować wtedy zamianę tych przedmiotów, no to, co kupiłem, nie było jakoś tam super, hiper ważne, więc to jeszcze bym przeżył. No ale z drugiej strony, jeżeli ten projekt miałby dojść do skutku, no to amortyzowane siodełko, kiedy nie ma amortyzatorów ani z przodu, ani z tyłu, mogłoby się przydać. No tutaj oczywiście drobnym problemem jest średnica rury,
No bo ta średnica tej sztycy jest dużo większa niż średnica rury w rowerze, no ale to też nie jest problem, bo można coś wyciąć i przyspawać i jakby to jest dla mnie do opanowania, żeby to działało. No ale jestem ciekaw, czy mieliście taki przypadek zamiany towaru i jak to się u was skończyło. No bo ja jeszcze w tej sprawie nie walczyłem, nie jestem w stanie dotrzeć. Po prostu po tym numerze, który do mnie dotarł, no za Chiny Ludowe nie ma szans wywnioskować, kto jest nadawcą przesyłki. To znaczy, której aukcji to dotyczy. No okej, jadę coś tam po drodze załatwić i na złomowisko. Czy ten pies może być zły? Ty zły psie. Kurczę, nic tak specjalnego nie ma. To raczej, nawet gdyby przerobić, jest to trochę za wąskie. Aczkolwiek z aluminium. Może. Co to znalazłem? Zestaw ogródkowy. O. Taka bieda była na lokalnych złomach, że naprawdę nie było czego nagrywać. No nie sądzę, żeby ktoś z was chciał oglądać śmieci i pogięte blachy. Jedynie udało mi się znaleźć szybko złączkę do węża plus kruciec taki, który się nakręca na kran ogródkowy. No to akurat dostałem w gratisie, bo to nie żaden złom, ktoś po prostu wywalił to z jakimś tam większym pakietem. Poza tym nic kompletnie nie było. Szukałem również jakiegoś sprytnego rozwiązania, jeśli chodzi o rolkę i na złomie nie znalazłem. Po drodze zajechałem do kolegi, który zawodowo zajmuje się naprawą samochodów i wygrzebałem u niego starą pompę wody od 1.9 TDI, Volkswagen oczywiście. No i koło napędu tej pompy... O, teraz się zepsuje. Koło napędu tej pompy wygląda na tyle przyjaznie do tego rozwiązania, że można by to wykorzystać. Ono może nie jest super szerokie, ale taką powierzchnię ona i tak będzie dociśnięte, więc raczej opona będzie na płasko przylegała do całej powierzchni tego koła. Myślę, że to można by spokojnie wykorzystać. Ono nie powinno zniszczyć jakoś bardzo szybko opony, ponieważ te krawędzie są lekko zaokrąglone, więc jeżeli on nie wydziera paska, to i nie powinien wydrzeć opony. Mam nadzieję, że moment obrotowy silnika nie będzie powodował uślizgu. No zobaczymy, no cóż szkodzi. Nic lepszego na razie nie mam pod ręką, więc myślę, że to warto byłoby zastosować na próbę. Jakiś materiał do zastanawiania się jest, więc jak coś stworzę, to opublikuję. Mówiłem, że będzie nietypowo, bo tym razem złom przyjechał do mnie. Już mówię od początku całą historię. Jeden z moich znajomych przez przypadek kupił taki pojazd, a wiedząc, że kiedyś zajmowałem się ich naprawą, spytał się, czy nie mógłbym mu go poratować, ponieważ kupił uszkodzonego Smarta, który jest całkiem niezłym stanie, ale nie jedzie. Mówi, jasne, nie ma sprawy. No ale tak omawialiśmy się od lutego, w końcu dotarł do mnie w tygodniu i stwierdził, że już po prostu tyle miesięcy patrzy na ten samochód, że ma go lekko dosyć i najchętniej to by mi go sprzedał po kosztach. No to się pytam, ile? No i wyszło, że zakupiłem go w cenie 2 zł za kilogram, czyli praktycznie w cenie złomu. Nie wiem, co jest w nim dokładnie zepsute. Znaczy mam pewne podejrzenie, ale zaraz na łamach kanału spróbuję to rozkminić. Dlaczego się skusiłem? No jest to całkiem niezły egzemplarz. Ma niezłachane plastiki, które wyglądają całkiem świeżo. No jest to niestety wersja bieda, czyli nie ma specjalnie żadnych dodatków. Czyli klimy brak. Jest zamiast szklanego dachu jest taki dach z tworzywa, ale ma to pewne plusy, bo on jest wyścielony od dołu takim filcem, który izoluje termicznie, a gdyby to była szyba i gdyby auto nie miało klimy, no to byłby w środku masakryczny piekarnik. No, felga jest stalowa, więc to też jakoś tutaj rzutuje na ogólną wartość tego pojazdu. No, ale najważniejsze jest to, że on jest silnikiem diesla, że ogólne wrażenie jest niezłe, nie jest skorodowany i wygląda, że no, ktoś w jakiś sposób tam go musiał serwisować. Że nie jest to jakiś taki najgorszy na świecie złom. No inaczej bym go nie kupił.
podstawa dla mnie to jest brak korozji, a te samochody niestety lubią korodować z tegoż powodu, że woda wlewa się przez wadę konstrukcyjną, mianowicie przez tylne szyby i migruje sobie pod wykładziną do przodu i później jest ogólna masakra korozyjna wszędzie. Tak wygląda silnik. 3-cylindrowa jednostka Common Rail. Na jakimś starszym filmie nawet pokazywałem, jak można zreanimować ten układ. I teraz tak, co tutaj jest z jakichś tam dodatków niestandardowych? Roleta jest niestandardowym dodatkiem. Co jeszcze mamy tutaj? Takie oto dwa zegary, czyli zegarek i obrotomierz. Natomiast największą wadą tego samochodu jest brak klimatyzacji i brak automatu. Znaczy skrzynia biegów się niczym nie różni, bo to jest taka sama w automacie, jak i nie w automacie. Jedyna różnica, jaka jest, jest związana z oprogramowaniem. No okej, ale co tutaj się dzieje? Jaka jest główna przyczyna usterki? Co tutaj jest? Okej. Jest neutral, więc możemy go sobie zapalić. Pali ładnie. Nawet pełen zbiornik paliwa jest. To przy tej cenie zakupu już powoduje jakiś dodatek wartości. Aczkolwiek zbiornik jest mały, bo ma raptem 23 litry razem z rurą. I teraz co się dzieje? W momencie, kiedy włączam bieg, słychać. Nie wiem, czy telefon będzie w stanie oddać wibrację, jak on próbuje go włączyć, ale niestety nie może. Jakoś tak cyklicznie. Mówi mi to o tym, że jest usterka w układzie sprzęgła, także nie muszę nawet podłączać się tutaj z żadnym urządzeniem diagnostycznym. No dobra, wciągnę go na podnośnik i zobaczę, co może być przyczyną. Czy rozpadło się sprzęgło, siłownik, czy coś tam innego. Jeżeli wszystko jest w komplecie, to środek samochodu jest zasłonięty plastikami, nie licząc zespołu napędowego, który jest wyeksponowany. Oprócz tego, że nie jedzie, to ogólnie zawieszenie jest w dobrym stanie. Dwa mankamenty, mega luz na prawym sworzniu, lewy jest ciasny, no i korozja na tarczach, bo jednak samochód stał przez dłuższy czas. Tylne zawieszenie jest praktycznie niezniszczalne, bo składa się z jednego wielkiego centralnego wahacza, który na środku ma potężną poduszkę i nie spotkałem się jeszcze ze smartem, który miałby uszkodzoną tą poduszkę. No zakładam, że samochód się nie palił i nie uległ wypadkowi. Z mankamentu widzę mocno skorodowaną miskę olejową, którą warto byłoby wymienić. No i chociażby z tego powodu, że fabrycznie nie jest ona wyposażona w korek spustu oleju, więc jest to już granda. Także chociażby z tego powodu warto byłoby zamontować drugą. Powiedziałem wcześniej, że wadą samochodu jest to, iż nie ma automatycznej skrzyni. Znaczy skrzynia i tak automatycznie zmienia biegi, ponieważ jest to skrzynia mechaniczna zautomatyzowana, czyli jeden silnik z przekładnią zmienia biegi, a drugi silnik z przekładnią naciska na łapę sprzęgła zwykłego, jednotarczowego, nawet nie ma koła dwumasowego, więc konstrukcja można powiedzieć, że jest bardzo prymitywnie rozwiązana w tym samochodzie. Jeśli chodzi o ten automat nieszczęsny, tak naprawdę on się nazywa Soft Touch, można go dograć. No, dodatkowo potrzeba zainstalować, wymienić albo cały lewarek taki, żeby był z przyciskiem do uruchamiania tego softtoucha, bądź przycisk zamontować sobie dodatkowo, więc to nie jest żadna wada, bo można sobie to we własnym zakresie zrobić i wyposażyć dodatkowo w tą jakby automatyczną zmianę biegów, bo inaczej trzeba ręcznie wachlować, po prostu przewalać wajchę, jeżeli chcemy bieg podrzucić do góry bądź na dół. No i tak jak jest akurat w tym przypadku, to jest no wersja uboższa, więc tylko za przyciski, za softa każą sobie płacić więcej, więc no nie wszystkie samochody to miały. Tutaj podejrzewam układ sprzęgła, czyli jest jakiś problem albo z tym siłownikiem sprzęgła, tutaj to jest ten element, bądź ze sprzęgłem, ale jeszcze zdarza się usterka w postaci wypchnięcia tym bolcem, który zastępuje wręcz siłownik hydrauliczny bądź jakiś tam inny, gdzie w normalnym samochodzie z manualną skrzynią naciskamy na pedał sprzęgła, to tutaj robi to układ elektromechaniczny, naciskając bolcem na łapę. No i tam prawdopodobnie jest wygnieciona dziura, dlatego też nie ma wysprzęglenia i też skrzynia nie zapina biegu. W związku z tym zapala się na wyświetlaczu tylko jedynka, jedynki nie ma i auto nie chce jechać. Tak wygląda ustrojstwo zwane siłownikiem sprzęgła.
co tutaj mamy? Zwykły silnik szczotkowy plus czujnik halotronowy, który mówi komputerowi, w jakiej pozycji jest ten siłownik, mniej więcej. Przykręcony jest na 3 śruby z możliwością regulacji, tak żeby wykasować luz, który był przed chwilą, jak sprawdzałem na aucie, dosyć masakryczny, więc to było raczej przyczyną. Jedna śruba, no może nie standardowo, ale często się zdarza, że się ukręca podczas odkręcania, więc została w skrzyni biegów. Jakaś straszna tragedia to nie jest, można to wykręcić za pomocą migomatu, czyli temperatury. Pobawię się z tym później. Na razie spróbuję to uruchomić i przykręcę na 2 śruby. Tak wygląda usterka. Jest to uszkodzona łapa sprzęgła, czyli po prostu materiał się przetarł od bolca i normalnie, żeby to naprawić, trzeba byłoby przeprowadzić identyczną procedurę jak do wymiany sprzęgła. Ponieważ jestem człowiekiem leniwym i nie dam się tutaj specjalnie wykorzystywać fizycznie przy reanimacji złomu, więc zastosuję rozwiązanie alternatywne, którego żywotność sprawdziłem na moich samochodach, jest no, dobre kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Myślę, że tak długo tym pojazdem nie będę powoził, a przy okazji wymiany sprzęgła, która tam nastąpi pewnie też za jakieś 50-60 tysięcy, można tą łapę wymienić na nową bądź na drugą używaną w lepszym stanie. Ten patent, który zastosuję, na pewno wytrzymałby dłużej. Sprawdziłem. Więc tak oto wygląda łapa sprzęgła, która jest dobra, a tak uszkodzona. A tutaj mamy bolec od siłownika sprzęgła, który wygniótł taką oto dziurę. No może nie ten konkretny egzemplarz, ale tak to mniej więcej wygląda. I teraz cóż możemy zrobić, aby ten bolec nie przesuwał się dalej? Trzeba zwiększyć jego średnicę w tym miejscu, tak aby naspawany na niego materiał opierał się w tym miejscu dookoła otworu, powodując prawidłowe położenie tego bolca względem łapy sprzęgła. Czyli tak, żeby regulacja na siłowniku dała możliwość wykasowania luzu. Ale że ten bolec jest w takim ładnym stanie, to ja sobie wezmę do przeróbki ten z siłownika. O. A później, jak ewentualnie tą łapę ja, czy ktoś tam wymieni, to w zestawie do samochodu będzie łapa, jak i ten bolec. Póki co zrobię naprawę doraźną, o której wspominałem wcześniej. Glut napawany, teraz trzeba by to jakoś obrobić. Trzeba sobie jakoś radzić, powiedział góral, wiążąc buta glizdą. Tak i ja za pomocą dwóch szlifierek utworzyłem taki oto kształt. Czyli zintegrowałem podkładkę z bolcem. W ten sposób nie przeleci on na drugą stronę. Zestaw gotowy, zatem montuję i sprawdzam, jak będzie to funkcjonowało. Przykręcony. No okej. Zapinam wsteczny. Ponieważ to jest taki oszukany automat, to rozwiązanie, które jest między innymi w Smarcie i w niektórych samochodach dostawczych spotkałem się z takim patentem, gdzie skrzynia była mechaniczna, zautomatyzowana, to działa to w ten sposób, że w momencie, kiedy zdejmiemy nogę z hamulca, auto nigdzie nie jedzie. W normalnym, klasycznym automacie hydraulicznym auto już by zaczęło się poruszać. Natomiast tutaj, żeby auto wystartowało, trzeba po zapięciu biegu dodać gazu. No i w momencie, kiedy dodaję gazu, on sobie popuszcza sprzęgło i zaczyna ruszać. Tak samo na jedynce. Czyli działa. Także w tej chwili w spokoju mogę sobie naprawić inne usterki w wolnej chwili, bez konieczności przepychania tego samochodu. A jak już to wszystko zrobię, to wtedy będę mógł rozbebeszyć Golfa, bo wymaga on już dosyć poważnego serwisu. No i wtedy smartem będę mógł sobie jakieś tam drobne rzeczy pozałatwiać. No taka była idea, żeby mieć jakiś tam samochód zastępczy. A że jest w niezłym stanie, to uważam, że zakup był niezły. Także złom został ucywilizowany. Jakbym powiedział, że znalazłem schody, to byście pomyśleli, że to żart. Ale naprawdę znalazłem schody. Schody przemysłowe. No niestety dopadli je na złomie jakąś maszynerią i są lekko powyginane. Natomiast cała konstrukcja trzyma fason, także nie jest źle.
trzeba zrobić jakichś drobnych poprawek. W jednym miejscu w stodole zastanawiałem się, co tu wykombinować, jakie tu schody uspawać z profili, z jakichś sklejek. Pomyślałem, no nie chciałem tego robić z betonu, no bo to bez sensu, miała być konstrukcja lekka. A tu proszę, znalazł się gotowiec. Jedynie trzeba ją lekko jakoś ponaprawiać. Zastanawiam się nawet, czy by nie wyciąć jednego stopnia w celu wyprostowania go jakoś w miarę ładnie, bo nie wiem, czy uda mi się to zrobić tutaj na tej konstrukcji. No ale cóż, spróbuję. Może się uda. Już dosyć dużo materiału nagrałem, więc nie będę robił instrukcji prostowania schodów na łamach kanału. Ważyły około 60 kg, więc koszt był w przybliżeniu 90 zł. Myślę, że to jest dosyć dobra cena, zważywszy, że zakup takiego materiału, nawet na używie, plus spawanie, no wiadomo, że tutaj trzeba poprawić ten lakier, jakąś polerkę strzelić i lekko blacharkę zrobić, no ale mimo wszystko jest to o niebo lepiej, niż gdyby rzeźbić to z profili. No na pewno nie wyglądałoby to tak fajnie jak w tym przypadku. Na dzisiaj to wszystko. Napiszcie, co myślicie o rowerze z czterosuwem. Do zobaczenia. Cześć!